Wioletta Zarembska, zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Małopolska. Ma prawie 700 metrów długości, oparty jest na 13 przęsłach, a najdłuższe z nich ma rozpiętość 130 metrów. To jeden z większych mostów betonowych w naszym kraju. Już wkrótce, bo wraz z końcem tego roku, połączy on dwa województwa małopolskie i świętokrzyskie. W piątek 13 listopada wicemarszałek Łukasz Smułka wizytował inwestycje w Borusowej. Dzisiaj obecnie trwają prace i badania obciążeniowe, żeby ten most tak naprawdę bezpiecznie służył użytkownikom ruchu. I po wstępnych analizach, po wstępnych badaniach inżynierowie potwierdzają, że te badania są przeprowadzone prawidłowo i wszystko na to wskazuje, że bez problemu ten most będzie mógł być użytkowany w bieżącym roku. Oczywiście czekamy też na decyzję nadzoru budowlanego, tak żeby te wszystkie dokumenty były domknięte. W ostatnich dniach na budowanej przeprawie w Borusowej przeprowadzono próby obciążeniowe. Te badania obiektu mają sprawdzić, jak w rzeczywistych warunkach zachowa się most. Dzisiaj obciążamy go 8 samochodami ciężarowymi o łącznej masie ponad 200 ton. W trakcie tych prób sprawdzamy, czy konstrukcja zachowuje się tak samo, jak zostało to przewidziane w projekcie. To będzie bezpieczna przeprawa, która mam nadzieję posłuży nam przez być może te projektowane nawet 100 lat. Most, który powstaje, który jest na ukończeniu, to most o klasie nośności A, czyli maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu 50 ton. Prawie 700 metrów długości, na 13 podporach ten most się znajduje. Ruch będzie prowadzony na tym moście po jednym pasie w każdą stronę. Na tę inwestycję mieszkańcy gminy Gręboszów czekali 80 lat. Do tej pory osoby, które chciały przeprawić się na drugą stronę Wisły, musiały korzystać z promu, a to znacząco wydłużało podróż. Jednak skrócenie czasu przejazdu to niejedyne plusy budowanej przeprawy. Przede wszystkim otworzy naszą stronę, naszą część, nie tylko gminy, ale przede wszystkim tą północno-wschodnią część Małopolski na nowe możliwości. Przy takim szlaku tranzytowym, można powiedzieć, zawsze powstaje przemysł, ponieważ otwierają się nowe alternatywy dla też mieszkańców, więc przede wszystkim upatrujemy nie tylko skrócenie drogi dojazdowej na północ, skrócenie czasu tego dojazdu, czy do Warszawy, czy do Kielc, czy do Buzka, ale przede wszystkim oczywiście jeżeli patrzę na te pozytywy, to przede wszystkim patrzę w perspektywie rozwoju ekonomicznym i gospodarczym gminy Gręboszów. Most w Borusowej może powstać dzięki dobrej współpracy dwóch województw małopolskiego i świętokrzyskiego. To już końcówka prac przy budowie obwodnicy Koszyc. Chodzi o 1,5-kilometrowy odcinek na trasie drogi wojewódzkiej nr 768. Nowa droga została wytyczona w ten sposób, by omijać centrum miasta. Obwodnica rozpoczyna się na rondzie w miejscu skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 768 z drogą krajową nr 79. Koniec zaś stanowi skrzyżowanie z drogą powiatową. Do 18 grudnia ta inwestycja zostanie ukończona, oddana do użytkowania. Oczywiście na to też liczymy. Czekamy jeszcze na odbiory stosownych urzędów, chociażby nadzoru budowlanego, tak żeby kierowcy właśnie w grudniu mogli cieszyć się z bezpiecznej, komfortowej drogi, która połączy drogę wojewódzką, ale również będzie się wpinała do drogi krajowej nr 79. Zostało również w ramach tej inwestycji wybudowane rondo. Budowany odcinek pomoże odciążyć miasto. Dzięki powstaniu nowego szlaku ruch ciężki zostanie wyprowadzony poza jego granice. To pozwoli na zmniejszenie hałasu i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i osób korzystających z ruchliwej trasy. Obwodnica Koszyc to bardzo długo wyczekiwana inwestycja przez mieszkańców Koszyc, jak i okolic. To bardzo duże udogodnienie, które pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego i będzie służyła nie tylko mieszkańcom, ale wszystkim tym, którzy korzystają z tej drogi, a widzimy, że ruch, jak i w chwili obecnej, jest bardzo duży. On właśnie wyprowadzi ruch tranzytowy z Koszyc. To pozwoli, że mieszkańcy właśnie w centrum Koszyc będą mogli się czuć bezpiecznie. Ten ruch tranzytowy nie będzie wjeżdżał do miasta, tylko właśnie nową drogą będzie mógł przejeżdżać właśnie poza miastem, a to zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, tych chronionych, ale również tych niechronionych uczestników ruchu drogowego. Przypomnijmy, że budowa obwodnicy rozpoczęła się w lipcu ubiegłego roku. Jej realizacja jest możliwa dzięki wsparciu ze środków unijnych w wysokości ponad 18 milionów złotych. Całość inwestycji to w sumie 22 miliony złotych. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Telewizji Małopolska.